Baku, przez Stowarzyszenie Żałoby 3, oraz ściśle współpracujemy również z Polską Siecią Polityki Narkotykowej. Program ten powstał jako reakcja na naruszenia w związku z egzekwowaniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tej, która jeszcze obowiązuje. W ramach programu ja udzielam porad prawnych, jak i sporządzam pisma procesowe dla osób mających problemy prawne w związku z używaniem narkotyków, w związku z uzależnieniem. Dodatkowo ściśle współpracujemy z Kliniką Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. I w ramach naszej współpracy z Kliniką Prawa również 10 studentów z Uniwersytetu udziela porad prawnych, natomiast prace są sprawdzone zarówno przed nimi, jak i przez koordynatora z Kliniki Prawa. Teraz powiem o kontekście właściwie, w jakim program powstał i w jakim się rozwijał. Nasze prawo narkotykowe jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej, zaś przebywane kary za posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyków to więzienie, ale dopuszcza się również kara ograniczenia wolności grzywny na podstawie artykułu 62 ust. 3. Ustawa ta została wymyślona po to, żeby ograniczać poważną przestępczość narkotykową, jednak po 10 latach jej funkcjonowania możemy bezstrasznie stwierdzić, że tego celu nie udało się osiągnąć. Zaś konsekwencją jest 30 tysięcy zatrzymań rocznie z powodu podejrzenia posiadania nielegalnych substancji psychoaktywnych, 17 tysięcy skazań, w tym więzienie, pracy społecznej, grzywna. Z tych 17 tysięcy 9 tysięcy osób usłyszało wyrok pozbawienia wolności zawieszony na okres próby, zaś 500 osób bezwzględnie odsiaduje karę więzienia w zakładzie karnym. W więzieniach, w których są narkotyki, od 42% do 60% więźniów przyznaje, że zażywa narkotyki w więzieniach. Natomiast według badań Instytutu Spraw Publicznych z 2009 roku koszty wykupowania tej ustawy to 80 milionów złotych rocznych. Tych narkotyków zmalało 20%, co świadczy o pochodzie na nie. Natomiast jeśli popatrzymy na statystyki, to można obliczyć, że pomiędzy 1999 rokiem a 2008 wzrost wykrywalności przestępstw wynosi 1500%. 1500% wzrosła wykrywalność przestępstw. To dobrze pokazuje raport z prawem posiadania narkotyków w pewnym sądzie z Krakowa, profesora Krzysztofa Kalińskiego, co pokazuje wykres tutaj właśnie pomiędzy 1999 a 2007 o 1500% statystyki wzrostu. Natomiast badania profesora Krzysztofa Krajewskiego mówią, że 93% tych spraw dotyczy posiadania małych ilości narkotyków, czy te 3 gramy polifenolu. I te badania znajdują potwierdzenie w analizie spraw prowadzonych przez program rzecznika. W tym roku zbadaliśmy około 100 spraw. I głównie były to dwie grupy osób, pacjenci programu substancyjnych, to było 60% spraw, zazwyczaj mieli problemy w związku z prawem karnym, lokalnym, administracyjnym, cywilnym, czyli całym szeregiem problemów. A 40% właśnie z powodu egzekwowania artykułu 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. I wnioski płynące jakby z analizy rozpatrzonych spraw wskazują, że obecnie obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii jakby stwarza możliwość do nadużycia prawa przez wszystkie organy egzekwujące, czyli przez policję, prokuratora oraz sądy. Przede wszystkim sprawa już zaczyna się na etapie zatrzymania, czyli policja jakby wdrożyła pewne praktyki, wzory praktyki, które nie mają umocowania prawnego. W przypadku zatrzymania osoby, która przyjmowała jeszcze przypuśćmy mieszka z rodzicami, nie zachodzi ani obawa matactwa, ani obawa ukrywania się takiej osoby. Więc nie zachodzą przesłanki prawne do zastosowania zatrzymania. Natomiast takie zatrzymanie jest rutynowe. Dodatkowo zawsze dokonuje się przeszukania mieszkania, co też nie jest uzasadnione. Jednak no, wprowadzono takie ramy złe praktyki i je się stosuje. Dodatkowo prokuratorzy również jakby mają pole do nadużywania prawa, ponieważ zawsze, niezależnie od ilości posiadanego narkotyku, jakiego rodzaju, proponują skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się karze, zaś taką
lata to była kara 6 miesięcy pozbawienia wolności, w zależności na okres próby 2 lat. Czyli kara zupełnie nieproporcjonalna, zupełnie niedostosowana do okoliczności sprawy, jak i warunków osób, których sprawy. No i sądy. Sądy wydają się najbardziej racjonalne, jeżeli chodzi o egzekwowanie tej ustawy, ponieważ w większości przypadków te sprawy, które ja prowadziłam, udało się umorzyć. Wydaje się, że z trzema wyjątkami. Także to właśnie na etapie postępowania sądowego, czyli już przed sądem, nie na etapie postępowania prokuratorskiego. Sądy zazwyczaj swoje fakt umorzenia postępowania, czyli pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, argumentują niecelowością. Niecelowością prowadzenia postępowania, jak i niecelowością zastosowania jakichkolwiek kary. Czyli ilość i rodzaj posiadanego narkotyku, jak i charakterystyka sprawcy oraz okoliczności zatrzymania, które zazwyczaj są bardzo typowe, mają wpływ na konsekwencje prawne. Co świadczy o tym, że policja ukształtowała profil przestępcy. Zazwyczaj jest to młoda osoba, jest to osoba młodociana. Zazwyczaj okoliczności zatrzymania są typowe, czyli w porach wieczornych, w parkach bądź pod klubami. Zazwyczaj rodzajem posiadanego narkotyku jest marihuana. Były dwa wyjątki, to była amfetamina. Natomiast ilość posiadanego narkotyku kształtuje się od 0,5 grama do 5 gramów. Czyli te wszystkie czynniki, które są wymienione na slajdzie, tak jakby kształtują zachowania policji i prokuratury, co jest dużym nadużyciem. Natomiast 9 grudnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W kontekście tych rozpatrzonych spraw, czyli z artykułu 62, rzeczywiście nowelizacja wprowadza pewną zmianę, która polega na tym, że prokurator będzie mógł umorzyć postępowanie przed wydaniem decyzji o wszczęciu śledztwa bądź dochodzenia, wówczas gdy zostanie spełnione kilka przesłanek, czyli niecelowe jest wymierzenie kary wszczętego postępowania, a co posiadałam nieznacznej ilości narkotyku. I narkotyki muszą być przeznaczone na własny użytek. Także wydaje mi się, że niestety ten nowy artykuł 62a może nie przynieść efektu. Natomiast należy dołożyć wszelkich starań, żeby przeprowadzić szkolenia dla policjantów i prokuratury, jak i najlepiej ukształtować wytyczne dla policjantów, ponieważ wydaje mi się, że w momencie, kiedy mamy ten artykuł nowy 62a, tylko poprzez praktykę można ukształtować nowy stan rzeczy w Polsce. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Państwa Burmistrza do zaprezentowania drugiej części raportu związanej z leczeniem osób uzależnionych. Zarówno wyszkolonej kadry,
bazy materialnej, tej lokalowej, ale nie próbuję korzystać z tej. Na podstawie, na podstawowe problemy polskiego systemu w trakcie tego pobytu raport identyfikuje zjawisko takiej wielopłaszczyznowej monopolizacji tego leczenia. To się wyraża na przykład w uprzywilejowaniu stacjonarnych form terapii, uprzywilejowaniu lecznictwa drakwi, a także w wielu regionach monopolistycznej pozycji dużych organizacji. Trzeba dodać, że dwie największe organizacje przejmują około 50% nakładów, wszystkich nakładów NFZ na leczenie narkotykowe i z tego wynikają różne negatywne dla systemu konsekwencje. Niektóre skutki monopolizacji. Przede wszystkim brak debaty. Nasze środowisko ludzi pracujących w rekrutacji pobytu, w leczeniu i pomocy, pozbawione jest generalnie debaty. Nie mamy debaty. Takie spotkania jak teraz odbywają się bardzo rzadko. Właściwie nic, niewiele zmienimy. Nie mamy konferencji, takiej konferencji narkotykowej, jaką ma na przykład środowisko związane z HIV, które nas zaprasza do udziału w swojej czyli niedofinansowanie poradni, to pokażę teraz na wskaźnikach. Niedofinansowanie lecznictwa ambulatoryjnego skutkuje tym, że skuteczność interwencji na początkowym etapie leczenia pozostawia wiele do życzenia. Pacjent jest taki obyczaj, który powinien za chwilę dojrzewania do terapii. To jest taka praktyka, że pacjent z poradni nie jest w stanie natychmiast poszukać narkotyków, to potem traci mu jakby ten stosowanie. Pacjent ma wyżywać do terapii, a właściwą terapią jest terapia. Brakuje oferty dla starszych, tych bardziej schorowanych, tych bardziej uzależnionych. No, mi się to jasny skutek. Wspomniane dojrzewanie pacjenta do terapii, to ignorowanie jego potrzeb, dopóki nie podejmie decyzji o leczeniu. Pacjent może w ośrodkach leczyć się bez końca, ponieważ jest to świadczenie w najmniejszym stopniu nie jest reglamentowane. Ośrodek może nie mieć żadnych wyników w terapii, mimo to może postanowić gospodarować, może być procedurą dochodową. Konsekwencje. System, gdzie najważniejszym narzędziem interwencji jest ośrodek stacjonarny, nie potrafi być skuteczny wobec osób zaczynających przygodę z narkotykami, nie jest skuteczny wobec osób starszych, nie ma dobrej odpowiedzi dla rodzin, osób uzależnionych. Rodziny są skazane na siebie. To co się stosuje, te programy wsparcia dla rodzin, jest to jakby, to są programy skierowane na to, żeby się pogodzić z tym, że syn jest uzależniony, uczą jak sobie radzić, kiedy dziecko mieszka na ulicy. Właściwie jest to taki system uczenia się życia z bezwładności. Przez ten brak uwagi w dostępie do leczenia system możemy nazwać selekcyjny, eliminacyjny i wspierający wykluczenie społeczne. Jego działanie wspiera rekursyjne prawo narkotykowe, które dużą część pacjentów penalizuje. Redukcji pobytu dokonują pobyty w więzieniu, pobyty w ośrodku i umieralność. Dzięki pomocy ośrodku tylko jednostkom udaje się wyjść na prostą. Teraz trochę nakładach na leczenie. Proszę Państwa, ten wysoki słupek biały pokazuje nakłady na leczenie poruszone przez NFZ.
pokazuje nakłady na lecznictwo stacjonarne, w tym, które mieszczą się w tym białym słupku. Słupek jest najniższy, to jest różnica między białym a niebieskim. Ten biały słupek to są nakłady na ambulatoria i na substytucję. Udział procentowy nakładów na lecznictwo stacjonarne. Jak widzimy, 76% nakładów NFZ idzie na leczenie stacjonarne. Różnie to wygląda w różnych regionach. Najlepiej to wygląda na Mazowszu, gdzie leczenie stacjonarne otrzymuje tylko 50%, ponad 50% nakładów na leczenie. Bo mówimy na przykład o regionu pomorskiego, gdzie aż 87% idzie na lecznictwo stacjonarne, natomiast na leczenie ambulatoryjne dużo, dużo mniej. Właściwie cała reszta, to tam jeszcze do tej pory nie było leczenia takiego substytucyjnego. No są regiony podobne do pomorskiego, znacznie wyższym odsetkiem, jak w Lubuskiem, jak zachodniopomorski, jeszcze się parę, jak pewnie blisko jest Łódzki, blisko Polski. O, tu jest ta tabela, która pokazuje, ile regionów przekracza próg 80%, 90% nawet w nakładach na leczenie stacjonarne. Mamy tu Lubuski, mamy tu Opolski, mamy tu warmińsko-mazurski. Nakłady na leczenie stacjonarne w 1000 zł na 10 tysięcy mieszkańców. Jak widzimy, jest tutaj zupełnie odbierał nam oddział lubuski. On jest między lubelskim a łódzkim, z tymi 11 tysiącami złotych, ale jest tam bardzo inna sytuacja, to jest jeden taki kombinat leczniczy, tak zwany Nowy Dworek, i tam jest ponad 500 pacjentów. Na czerwono tutaj się pisze mazowiecki i pomorski, ponieważ mazowiecki, jak już powiedziałem, to jest tym oddziałem, który założył sobie, żeby ta nierównowaga w dostępie doświadczeń, żeby bardziej tą równowagę w dostępie doświadczeń. Natomiast pomorski jest właśnie tym oddziałem, gdzie ta nierównowaga nie tylko jest, istnieje, ale jest to dodatek mocno wspierana przez samorząd. Rozkład miejsc w ośrodkach stacjonarnych. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego wskazuje jako taki nieprzekraczalny wskaźnik 7, to jest gdzieś na dole słabo widoczny, 7 miejsc na 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast są regiony, które zdecydowanie przekraczają ten wskaźnik, głównie to się wyróżnia na Pomorskim i Zachodnim Pomorskim. Mazowiecki, który, jak mówiłem, dbał o równowagę w dostępie doświadczeń, też nie ma bliskiego wskaźnika na całej Polsce. Jest to 10 miejsc na 100 tysięcy. W roku 2005 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ odmówił finansowania programu zaterowego w Gdańsku 2,2 miliona finansowych. Jednocześnie wydał ogółem 3,6 miliona złotych na całe leczenie, w tym na leczenie stacjonarne 3,1 miliona złotych. Razem tutaj próbowaliśmy to podliczyć, wyszło nam 2,7 milionów złotych, czyli dość się nie finansuje, ale prawdopodobnie parę placówek nam uciekło. Nie doszliśmy do danych paru placówek, żeby nam się to wszystko finansowało. Jest to jakaś tam różnica. Jedna pora działająca w Gdańsku otrzymała 215 tysięcy.
Sytuacja jest taka, że poradnie, taka na przykład jak w Gdańsku, jest obrażona po prostu przez pacjentów. Tam pracuje się od świtu do nocy, nie sprawdza pacjentów, natomiast od 2007 roku spada liczba osób zainteresowanych leczeniem stacjonarnym. W regionie opolskim prawie 100% nakładów z NFZ trafia do trzech placówek Stowarzyszenia Młodzieży. Co do efektywności. W Polsce mamy 86 placówek stacjonarnych, które w 95% są społecznościami krajobrocznymi, mają około 3000 miejsc. Dostępność w tych ośrodkach jest najwyższa w Europie. Po prostu to się wyraża w tym, że jakby cały czas są tam miejsca na rzeczy. Prawdopodobnie w świecie nie ma takich sytuacji. W regionie pomorskim w 2009 roku wskaźnik dostępu wynosił 19, stamtąd wskaźnik 20 w roku wcześniejszego. 428 miejsc na Pomorzu to 15% wszystkich miejsc rehabilitacji w Polsce. Jest to mniej więcej tyle, ile miejsc w społecznościach terapeutycznych mają Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg, Brazylia. W jednym z tych żadna z polskich społeczności terapeutycznych nie pokazuje efektów swojej pracy w postaci twardych danych. Biuro Rzecznika posiada dane z 2006 roku, które dotyczą 20 ośrodków stacjonarnych. My nie mamy danych, dlatego że społeczności terapeutyczne, organizacje, duże organizacje, tych danych po prostu nie udostępniają. W 27 placówkach leczących metodą społeczności terapeutycznej w 2006 roku leczyło terapię 579 osób. Średnio 21 osób na placówkę. Każda z tych placówek obecnie kosztuje od 1 do 1,5 miliona złotych utrzymanie tej placówki. W 10 placówkach z bardzo słabymi wynikami terapię ukończyło 67 osób, czyli 6,7 osoby na placówkę. Kadra medyczna w tych placówkach liczyła 77 osób, czyli na jednego członka kadry przypadało 0,8 pacjenta kończącego terapię. Budżet tych placówek wynosił wtedy 5,03 miliona złotych, czyli 11% wszystkich nakładów NFZ na leczenie. Proszę Państwa, jakie są przyczyny niedostatecznej adaptacji terapii otrzymującej w Polsce? Po pierwsze, czyli historyczna tradycja leczenia w ośrodkach. To są społeczności narkotyczne, które jak mówiliśmy już zmodernizowały leczenie. Brak zrozumienia dla innych i przeciwstawienia celów terapii. Wiara, przeświadczenie ponad wyborzami. Tu jest jedno ze stanowisk dużej organizacji, wpływowych, jedna największa polska organizacja, która bardzo wpływowa z 2008 roku, dlaczego nie zdecydowała się na to, żeby poszerzyć dostęp do terapii substancji. Zgadzamy się z tą propozycją, to był projekt, który wyróżnił z Ministerstwa Zdrowia, poproszono osoby o stanowisko wobec tego projektu. Ona pisał, że nie zgadzają się na obniżenie tych progów. Generalnie stanowiska Monaru, czy w ich wypowiedziach, czy w ich deklaracjach sprowadzają się do tego, żeby ograniczyć zastosowanie terapii zastępczej do takiej funkcji kognitywnej. Tylko dla ciężko chorych, tylko dla tych, którzy przeszli wiele terapii w ośrodkach nieskutecznych, różnych leczeń. I właściwie ten model proponowany ma taki charakter paliatywny. Tu jest inny fragment, towarzystwo ogrodowiska, bardzo głowowe, zdanie zwierzy. To stanowisko zaważyło na tym, że przez wiele lat trwało
Gdańsku na jak już było wspomniane, w 2007 roku spada zapotrzebowanie na leczenie stacjonarne. Gdzieś tam w 2007 roku było to około 17 tysięcy osób zainteresowanych tym leczeniem. Później teraz pewnie zbliżamy się do 10 tysięcy, co powoduje zbyt mały liczbę pacjentów, niskie kontrakty. To powoduje też walkę o pieniądze. To nie tylko jest tak, że walka z substytucją ma wymiar ideologiczny, ona ma głównie wymiar ekonomiczny. Ta tendencja jakby rośnie, ta walka się nasila. Nie dotyczy tylko substytucji, ale też leczenia ambulatoryjnego. Ono jest po prostu też marginalizowane. W Stowarzyszeniu MOGA istnieje taki zwyczaj, że przedstawiciele ambulatorów nie są dopuszczalni do zarządu, nie biorą udziału w procesie decyzyjnym tej największej polskiej organizacji. Teraz trochę optymistycznych danych. Warszawa się podniosła. Proszę Państwa, obecnie na około 2000 miejsc leczenia substytucyjnego w Polsce połowę do Warszawy. Nie tylko substytucja, ale tutaj trafia 40% nakładów RMZ na leczenie ambulatoryjne. Warszawa dysponuje niespotykanym w Polsce nigdzie wachlarzem różnych serwisów. Są to zgodownie dla osób przyjmujących czy nie na programy Outreach, Stronicka dla osób leczonych substytucyjnie, Świetlice, prowadzenie prawne, wiele innych, w tym dostęp do dobrej opieki medycznej. Nie jest to tak naprawdę sprawa pieniędzy, jest sprawa dobrej polityki leczniczej. Nakłady na Mazowszu na 10 tysięcy mieszkańców wynosi 48 500 zł, na Pomorzu 42 tysiące zł, a średnia na Polsce wynosi 29,5 tysiąca zł. Czyli obydwa regiony wydają dużo, tylko robią to skrajnie na pierwszy sposób. Jako kontynuacja wątku, który rozpoczął Jacek Hamas, dwa kolejne wystąpienia będą poświęcone właśnie leczeniu. Zaprosiliśmy do wystąpienia pana Grzegorza Wodowskiego, który jest kierownikiem krakowskiego Monaru i terapeutą zaleśnień, a następnie wystąpienie pana profesora Kucharza Urzędczyka, który prowadzi program radonowy w Gdańsku. Także do końca tej sesji skupimy się przede wszystkim na leczeniu, na problemach związanych z leczeniem substytucyjnym i farmakologicznym, natomiast po przerwie przejdziemy do innych tematów, oczywiście związanych z polityką narkotykową. Oddaję głos Grzegorzowi. Moja prezentacja będzie dotyczyła leczenia farmakologicznego przy użyciu buprenorfiny, leczenia realizowanego w placówce ambulatoryjnej, którą kieruję w Krakowie. To jest pora numeru. Tego będzie dotyczyła prezentacja. Informacji, które zawarte są na tych slajdach, które za chwilę Państwu przedstawię, to nie są informacje przygotowane na kolanie, ale też one nie są wynikiem jakiegoś programu badawczego, który zrobiliśmy. W ogóle muszę powiedzieć, że to leczenie farmakologiczne z użyciem deku o nazwie Unondol przeszło tak trochę niezauważenie, weszło właściwie. Zostało wdrożone, choć nie zauważyłem. Trochę do pewnego momentu traktowaliśmy je
wstydliwie, nie bardzo wiedząc, jak do czego się odnieść, ponieważ tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czy to diabeł, czy wydra, bo nie jest to leczenie nastawione konkretnie na uzyskanie abstynencji od pacjentów, ale też nie jest leczeniem substytucyjnym i oczywiście nie spełnia żadnych kryteriów leczenia substytucyjnego i w tej definicji się nie mieści. Czyli opowiem o czymś, co jest trochę poza definicją. Sporo w tym, co Państwu przedstawię, będzie takich treści typowo medycznych, ale ja nie jestem lekarzem, także być może, że nie wszędzie będę wyrażał się precyzyjnie, ale mam nadzieję, że mogę. Zanim powiem o tym, co robimy z Bunodolem w poradni, to przypomnę Państwu, czym jest środek, który jest w składzie tego leku. Jest to buprenorfina. I o ile niektóre opioidy działają tylko i wyłącznie agonistycznie, to znaczy stymulują i pobudzają receptory opiatowe, a jeszcze inne działają antagonistycznie, na przykład naloxon jest przykładem takiego opioidu, i blokują, co zresztą Państwo macie tutaj na medytacji przedstawione, blokują ten receptor. O tyle buprenorfina działa i tak, jest częściowym agonistą i częściowym antagonistą receptorów opiatowych. Czyli z jednej strony pobudza ten receptor, a z drugiej strony również go blokuje tak, że nie dopuszcza innych opioidów i opiatów do receptora. Środek jest syntetyczny, w działaniu przeciwbólowym jest kilkadziesiąt razy silniejszy niż morfina i stosowany jest właśnie do uśmierzania takich umiarkowanych i silnych bólów, głównie w leczeniu związanych z nowotworami. I niezmiernie ważna informacja, w porównaniu z morfiną, buprenorfina działa o wiele mniej euforyzująco, i również w porównaniu z metadonem, co zmniejsza jej taką tendencję do wywoływania uzależnień. Buprenorfina w jakiejkolwiek niemalże formie jest podawana drogą podmiędzyzwykową, wpadana przez śluzówki gamy ustnej, które właśnie nie wyskrywają. Gdyby była podawana pokarmowo, byłaby metabolizowana do takich związków, które później miałyby inne właściwości, właściwie nie osoby, które by ją zażywały, nie odczuwałyby działania buprenorfiny. Początek działania jest po około 30 minutach, zażywa się drogą podjęzykową, nasila się do około 2 godzin, działa przez okres 36 godzin. Przy dużych dawkach i odpowiednim nasyceniu może być zażywana 3 razy w tygodniu. Mówię przy dużych dawkach, ponieważ to jest trochę, ale można to mówić, trochę inny rodzaj leczenia niż ten, który prowadzimy w poradni. To nie są duże. Działanie buprenorfiny nie prowadzi do zwiększenia się jakiegoś wyraźnego zwiększenia tolerancji. Środek ten ma wysoki profil bezpieczeństwa, to znaczy, że dawka zwiększana w pewnym momencie nie powoduje żadnych efektów i też nawet bardzo wysoka dawka metadonu nie prowadzi do depresji oddechowej, tak jak prowadzi większość opioidów przy przedawkowaniu. W odróżnieniu od metadonu nie powoduje również zaburzeń rytmu serca, co jest dosyć istotne. Te informacje, które przedstawiłem, są argumentami za wykorzystaniem buprenorfiny w ogóle w leczeniu substytucyjnym. Takie leczenie jest realizowane w prawie 50 krajach na świecie. Te dane, które tutaj są na administracji, nie są najświeższe, ale mniej więcej pokazują, jak te proporcje w leczeniu buprenorfiną występują w Europie. Przoduje, jak Państwo widzicie, przodują Czechy, później jest Francja, Szwecja, w ogóle kraje skandynawskie prowadzą bardzo szerokie zastosowanie substytucyjne buprenorfiny. I w takim leczeniu substytucyjnym w
wysokimi dawkami, buprenorfina występuje w dwóch preparatach, albo jest to Suboxon, czyli taki preparat, który łączy ze sobą działanie buprenorfiny i naloksonu. Ja w tej chwili nie będę się zagłębiał, również niektórzy z Państwa wiedzą, w jakim celu ten naloxon do tego preparatu jest wprowadzony, bądź w takich preparatach, które zawierają tylko buprenorfinę i tutaj regulacje Subutex jest tym najbardziej popularny. W Polsce lek o nazwie Suboxon jest również zarejestrowany do leczenia substancyjnego. To znaczy, być może to nie jest precyzyjne wyrażenie się, bo zdaje się, że programy substytucyjne mogą wykorzystywać różne leki w zależności od decyzji lekarza prowadzącego, ale między innymi mogą wykorzystywać Suboxon. W inny sposób tego środka nie da się wykorzystywać, to znaczy nie można przyjść do lekarza, żeby lekarz był wypisał i żeby ktoś sobie Suboxon zażywał. Z uwagi na, to jest taka moja wiedza oparta o kontakt telefoniczny, mniej więcej przed rokiem dzwoniłem do różnych programów i dopytywałem się o to, jak ten lek jest wykorzystywany i wtedy tylko cztery programy substytucyjne w Polsce potwierdziły, że ten środek jest wykorzystywany. Między innymi program tutaj warszawski Euterii. Nie wiem, czy nadal Państwo stosuje się ten środek. Niestety większość programów nie stosuje. Z uwagi na wysokie koszty, bo zdaje się, że koszt tego leku przewyższa 4% koszt na prawo mogę się mówić. Teraz przechodzimy do wymogu, czyli tego leku, który jest wykorzystywany w tej terapii farmakologicznej, którą serwujemy pacjentom w naszej poradni. To jest lek, który bez najważniejszej informacji zawiera o wiele mniejsze stężenie buprenorfiny niż każdy z tych preparatów, o których mówiłem wcześniej. O ile w przypadku Suboxon jedna tabletka zawiera do 8 mg buprenorfiny, o tyle w przypadku Bunogoru, no ta różnica jest różnicą jednego rzędu, bo buprenorfiny jest tam od 0,2 do 0,4 mg, także zupełnie nie wspomnę na ilość tego środka. Lek jest dostępny na białe, zwykłe recepty. Chyba zdaje się gdzieś od roku. Wcześniej był na te recepty dotyczące dystrybucji narkotyków, różowe. I stosowany jest głównie do znoszenia bólu przy chorobach nowotworowych i też wtedy ten lek jest możliwy do wypisywania z 50% refundacją. Chyba też są takie przypadki, że można go wypisywać ze 100% refundacją, ale nie dotyczy tego zastosowania, o którym będę Państwu mówił. Tutaj ten slajd jest ukłonem w stronę dwojga ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju wykorzystania Bunogoru w leczeniu osób uzależnionych. Jest to doktor Aleksandra Kamenczak i doktor Jan Hrosny-Majk. Wtedy jeszcze w roku 2001 w Klinice Toksykologii Kolegium Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zaczęli stosować w warunkach ambulatoryjnych ten środek do tak zwanej przedłużonej detoksykacji, bo tak to oficjalnie się nazywało. Chyba możemy nawet przy tej nomenklaturze, żeby dzisiaj to dostać. W książce Szczyta naszej nadziei jest rozdział poświęcony ich doświadczeniom z tego pierwszego okresu wykorzystywania Bunogoru. A jedną z takich uderzających informacji jest taka, że niektórzy pacjenci dojeżdżali z miejscowości oddalonych o 500 km od Krakowa. Tam doktor Mani, doktor Kamenczak zrobił taką średnią, więc jak daleka dojeżdżali pacjenci, to wyszło o kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, jeśli liczyć wszystkich pacjentów w odległości, które pokonywali po to, żeby otrzymać receptę na ten lek. To też już w tej chwili świadczy o tym, jaki może być wykorzystany ten lek i w jakich przypadkach jest to korzystne dla pacjenta. Leczenie z wykorzystaniem farmakologii Bunogoru w poradni Monarch w Krakowie. To jest trochę taki skrót historyczny. Po pierwsze, najpierw mieliśmy taką opiekę psychologiczną i terapeutyczną nad pacjentami korzystającymi z pomocy doktora Maja i doktor Kamenczak w szpitalu
szpitalu Rydygiera, ponieważ ci pacjenci przychodzili tam na oddział po receptę i właściwie nic w tej ofercie więcej nie było, w związku z tym dawali się do nas, zupełnie nie zobowiązujący. Pani doktor Kamecza i doktor Pani nie warunkowali tego leczenia podjęciem jakiejkolwiek terapii. Ci pacjenci przychodzili do naszej poradni, tutaj uzyskiwali pomoc, jakby odpowiedź na inne problemy związane z zależnymi z ich życia. W 2008 roku i wcześniej mieliśmy pierwsze przypadki przepisywania tego leku przez zatrudnionego w poradni lekarza. Stało się tak trochę na skutek tego, że w owym czasie doktor Pani i doktor Kamecza odeszli na emeryturę i przestali zajmować się w klinice toksykologii tymi pacjentami, coś trzeba było z nimi zrobić. Ci pacjenci przeszli część do innej poradni w Krakowie i część do nas, a nawet zdecydowało się na to, żeby tak farmakologicznie wspierać. I w roku 2009 my doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy sami opracować jakieś zasady prowadzenia tego leczenia i prowadzić je w oparciu o jakiś przyjęty, uporządkowany model. Cele tego leczenia, które pokrótce postaram się przedstawić, to przede wszystkim stabilizacja życia osób uzależnionych, a dopiero w dalszej perspektywie ewentualnie abstynencji. Podejmowanie i poprawne pełnienie przez pacjentów funkcji społecznych, normalizacja relacji w rodzinie pacjenta, co będzie widać później w liczbach, które Państwu i wskaźnikach, które Państwu pokażę, ograniczenie szkód zdrowotnych, między innymi zakażeń HIV, w wyniku udziału w tym leczeniu, ograniczenie szkód również związanych z przyjmowaniem nielegalnych narkotyków, co wiąże się w przypadku wielu pacjentów wiązało się z kryminalizacją. Infrastruktura, która dzięki której mogliśmy realizować to leczenie, składała się mniej więcej z takich zasobów ludzkich: lekarz psychiatra, specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień, zawodu psychologowie i pedagodzy, prawnik, tutaj również we współpracy z Polską Siecią Polityki Narkotykowej i Biurem Rzecznika w ubiegłym roku we współpracy pracował prawnik, oczywiście oddelegowany do naszej placówki, pracownik socjalny, delegowany tym razem nie z sieci, tylko z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W placówce jest prowadzony program redukcji szkód, trochę program wymiany strzykawek i jakby też siłą rzeczy pacjenci, którzy spośród tych leczonych farmakologicznych modelów, którzy dobierają nielegalne narkotyki, którzy nie mają dostępu do czystych strzykawek, i z programem, bo odbywa się to, że otrzymują strzykawki. Możliwość pracy, praca w poradni nam daje również możliwość, bo jest taki prowadzony program pracy z członkami rodzin tych osób. Napisałem tutaj możliwość, bo de facto poza jakimiś pojedynczymi przypadkami takiej pracy nie było, a to z uwagi na to, że większość osób, które dłużej były w tym leczeniu buprenorfiną, to osoby starsze, takie właśnie na diagramach, które przedstawię. I w związku z tym ta praca z rodzinami miała już tak jakby charakter bardzo trudny. Placówka była to na co dzień miasta, mówię o poradni, też dawało jakieś możliwość lepszego przyjęcia. Przyjęcie do udziału w leczeniu. Najważniejsza informacja o zastosowaniu leku decyduje lekarz psychiatra. I tak to było robione w naszej poradni. Oczywiście taka osoba była wcześniej przygotowana do wizyty u lekarza psychiatry. Niemniej jednak tą kropkę nam stawiał lekarz. Jedynym, a propos kryteriów naboru, jedynym z góry wykluczającym kryterium był brak uzależnienia od opioidów. Pozostałe wskaźniki traktujemy pomocniczo i indywidualnie. Niekiedy sytuacja socjalna pacjenta, przepraszam, z wykluczonego punktu, wyklucza go z udziału w programie, no bo jeśli to jest osoba, która marzy mieszka pod mostem albo w nocy jadą w otoczeniu środowiska bardzo mającego destruktywny wpływ na tą osobę, ten lek trzeba kupić i tak dalej, to w wielu przypadkach budzi nas wątpliwości, czy jest sens. Oczywiście nie,
Nie robimy tego tak, że koniec, nie mamy o czym rozmawiać, ale negocjujemy z tą osobą, ewentualnie wybór innego leczenia. Czasem decydujemy się na możliwość takiej próby. Różnie to bywa. Bardzo, bardzo indywidualnie traktujemy kontakt z każdym pacjentem. Jednocześnie prowadzona jest praca motywacyjna do podjęcia leczenia abstynencyjnego. To zwykle dotyczy tych pacjentów, którzy w historii choroby nie mają żadnych doświadczeń, jeśli chodzi o jakąś inną formę leczenia nastawionego na abstynencję. Za chwilę Państwu na wykresach pokażę, że ta grupa, pomimo że dosyć niewielka, no to stanowi jakąś część pacjentów przyjętych do leczenia wymiotowe. Oczywiście jest tam szereg przeciwwskazań w stosowaniu leku oraz sytuacji zdrowotnych pacjenta, gdzie wymagana jest szczególna ostrożność, by lekarz tym się zajmuje, również zajmuje się taką edukacją dotyczącą tego, jak ten środek działa, edukacją dotyczącą zasad bezpieczeństwa sytuacji życiowej. Pacjent decydując się na leczenie i wtedy już jest decyzja również podjęta z naszej strony, podpisuje kontrakt, ale to nie jest żaden druk kontraktu, który jest jednakowy dla wszystkich. To jest raczej pewien ramowy program tego, co na początku przy przyjęciu tego pacjenta widzimy, na co postać, co może być zrobione i ten kontrakt ma formę bardzo zindywidualizowaną. Czas leczenia nie jest oczywiście z góry w pewien sposób ustalony i planowany, nie jest niczym ograniczany. Są ewentualnie jakieś tam wyobrażenia w perspektywie o tym, że może doprowadzić do abstynencji i to wcale nie musi. Czasem zdarzają się takie sytuacje, że trafiają do nas osoby, które mówią bardzo wprost, że chciałyby tutaj na przykład po leczeniu metadonem zrobić sobie taki krok niżej, stopień niżej przez kilka miesięcy być leczonym bunodolem i wtedy odstawić wszystkie leki. I tu różnie bywa, jeśli chodzi o te rany. Także na początku oczywiście są pewne rany, ale one nie w żaden sposób nie kategoryzują tego, co później będzie zrobione. I to, co staramy się przynosić pacjentom, to takie podejście podążające i proponować im różne cele terapii, od podtrzymującej do nastawionej na uzyskanie abstynencji, w zależności od ich oczekiwań, ale też możliwości. Tutaj są dane demograficzno-społeczne pacjentów przyjętych do leczenia. Od tej cezury czasowej, która jest początkiem roku 2009, przyjęliśmy do leczenia 66 osób. Jak Państwo widzicie, najmłodszy pacjent ma 22 lata, najstarszy 79 lat. Ja te dane zbierałem jakby z dzisiaj, co postarzało trochę pacjentów, bo już 3 lata przyjęliśmy, no ale mimo wszystko widać tutaj ogromną to zaawansowanie wiekowe pacjentów. Ciekawy przypadek tej kobiety uzależnionej od kompotu w wieku 70 lat, bo matka naszej wcześniejszej pacjentki, która była leczona metadonem, później pojechała do środka, właściwie jest abstynentką, natomiast w końcowej fazie choroby córki, wtedy kiedy córka jeszcze brała narkotyki, matka spróbowała kompotu i w ten sposób uzależniła się od kompotu. I bo zdaje się, nie wiem, może koleżanka mi potrafi, chyba po roku uzależnienia od kompotu zdecydowała się na leczenie. Ja ją spotkałem w poradni i musiałem, że przyszła w sprawie swojej córki, ponieważ znałem ją wcześniej jeszcze z tego okresu bardzo takiego dramatycznego brania przez jej córkę, a okazało się, że w tej chwili to ona jest naszą pacjentką niezwłoczoną. Płeć. Przewaga mężczyzn, ale nie jest tak, ta przewaga nie jest tak wyraźna jak w innych programach leczniczych czy w innych
również działania, które prowadzimy w ramach poradki. Na przykład w programie wymiany strzykawek to przeważnie ta tutaj nie ma procentów, ale to myślę, że jest około 30% udziału kobiet. Nadużywane środki przez pacjentów, którzy się do nas zgłaszają. 48 osób to heroina Brown lub kompot, 6 osób to heroina i inne środki i 12 osób to leki opioidowe. I tu duża część z tych osób, które jest w tym wypadku, to osoby, które wcześniej wypowiadały. Trauma, używanie alkoholu wśród pacjentów, wcześniejsza historia leczenia, to może o tym wspomniałem już wcześniej. 29 spośród tych 66 pacjentów było leczonych w ośrodkach rehabilitacji. W przypadku 12 spośród nich to leczenie było wielokrotne. Oczywiście nieskuteczne, w związku z tym, że się zgłosili po to leczenie. Część pacjentów była wcześniej leczona pomodorem w szpitalu, który wybiera. 26 było leczonych wcześniej metadonem. Leczenie w oddziałach detoksykacji miała za sobą wymianę, że cała rzecz była pacjent. Przepraszam, nie mam czasu. A ile jeszcze potrzebujesz? Może tak, żebyś... 5 minut, tak? Długość leczenia bunądowe w naszym programie. Największą grupę stanowiło osoby leczone nie dłużej niż 3 miesiące. To z całą pewnością ma potwierdzenie. Również w takich programach leczniczych, gdzie wykorzystuje się wysokie dawki buprenorfinu, bo w tych badaniach, do których się doczytałem, zazwyczaj porównanie leczenia metadonem buprenorfiną jest takie, że nawet przy zastosowaniu wysokich dawek na tych pierwszych etapach leczenia jest największa z niego wypadalność. I tutaj to też jest potwierdzone, że największą grupę stanowią te, które odpadły tuż po przystąpieniu do programu. Powyżej roku uczestniczyły w leczeniu 24 osoby i te liczby, które mamy dalej, dotyczą tych 24 osób, czyli spośród nich 9 pracowało zawodowo, 10 otrzymywało pomoc socjalną, renty, jedna osoba emeryturę, 9 osób miało orzeczenie osoby niepełnosprawności, 19 oceniało swoje relacje z rodziną jako poprawne, 15 osób mieszkało z rodziną lub przy rodzinie, 9 samodzielnie, żadna z osób nie była bezdomna faktycznie. Żadna z tych osób w tym okresie nie mieszkała przy bliskim ocalonym i tak dalej. Były to osoby w wieku od 30 do 61 lat, czyli ta grupa ze stażem w leczeniu, ta grupa jeszcze się postarza. Innymi słowy, szanse mają przetrwać najstarsi. Tak to wygląda. A udział kobiet jeszcze się nie zwiększy, bo w tej grupie tych 24 osób powyżej roku wynosiło 46%, a wcześniej wynosił 37%. W ciągu 3 lat prowadzenia leczenia przy wykorzystaniu wsparcia farmakologicznego, tak jak już wcześniej powiedziałem, było 66 osób. Obecnie dzisiaj jest to 20 osób, które są dalej leczone. Spośród leczonych 35 osób miało konflikt z prawem. W trakcie leczenia spośród pacjentów miało konflikt z prawem 4 osoby. Wszyscy w okresie do pierwszych 6 miesięcy leczenia. Spośród leczonych jedna osoba brała udział w terapii antyretrowirusowej, bo pozostały dwie zakażone nie klasyfikowały się do leczenia. W trakcie leczenia nie zostało odnotowane żaden nowy przypadek infekcji HIV, co oczywiście nie znaczy, że go nie było, bo nie otrzymał się takiego.
bardziej, że część z osób nie znała swoich, bo szczególnie na tych początkowych etapach leczenia swojego statusu serologicznego. Czy pan indywidualny to nie zrobił? Można czy na państwo? A ciekawa sprawa, są pacjenci, którzy przyjmują ten monopol nie podjęzykowo, tylko przez śluzówki nosa. To znaczy kruszą proszek i przyjmują przez śluzówki. I te wrażenia są bardziej pozytywne. Głównie i wbrew pozorom są to osoby, które ograniczają się tylko do przyjmowania monodolu. Jako pozytywne określają to, że szybciej zaczyna działać siłowy, a przede wszystkim braki zmniejszonego rozmaku w ustach. Jedna z osób, która była przyjęta do nas na leczenie, musiała zrezygnować, ponieważ za każdym razem wtedy, kiedy brała tabletki, to więc miała wymiotne. I ona, pomimo że mogła być leczona tą względnie słyszniejszą substancją, ona zdecydowała się z tego właśnie powodu na leczenie metadonem. No i oczywiście pewien rodzaj rytuału, który jest związany z takim wciągnięciem przez nas proszku. Mamy też relacje od pacjentów, którzy stosowali monodol dożylnie i one są raczej negatywne, a to z uwagi na wysoką biorogenność tego środka, czyli wpływ jakichś elementów tego leku, który zakłóca taką termoregulację organizmu i później osoba dostaje deszczy, wysokie gorączki, silny wodę i takie bardzo nieprzyjemne uczucie. Często się uczucia. Istotną rzeczą jest to, że pacjenci sami wykupują sobie lek i trudno nie mówić o tym leczeniu, nie poruszając sprawy kosztów tego leczenia, które przypadają na ich kieszeń. Cena opakowania monodolu w przypadku tabletek 0,2 i 0,4 jest zakazana, ponieważ jednych jest 2 razy więcej niż tych mocniejszych i kosztuje 36 zł, to jest 100% płatność tego leku. I przy tym zastosowaniu monodolu obowiązuje ta całkowita odpłatność, nie ma tutaj innej możliwości. Taką najczęściej powtarzającą się dawką wśród pacjentów to jest dawka około 2,5 mg na dobę. To jest 6 tabletek 0,4 mg. Koszt wtedy takiego leczenia wynosi 150 zł miesięcznie. Myślę, że trochę trudno nam z perspektywy osób, które mają pracę, zajmują się wieloma rzeczami zawodowo, za które otrzymują pieniążki, jakby ocenić ciężar tego leczenia. Dla niektórych osób jest to tytuł ciężar, który wpływa na przykład na decyzję o tym, żeby poprosić lekarza, żeby wypisywał mniej recepty na mniejsze dawki. No, co z kolei może sprzyjać bardziej ryzykownemu samopoczuciu pod kątem nachodu. Możliwość dofinansowania zakupu tych leków jest, jeśli korzysta z opieki społecznej, może wystarać się o jakiś rodzaj zasiłku celowego, by otrzymać jakieś wsparcie. Z drugiej strony, oczywiście sprawa płacenia za ten lek też ma swoje pozytywne aspekty. No, uczy pewnego planowania, uczy jakiejś odpowiedzialności za swoje leczenie. A przede wszystkim oczywiście nie chcę urazić nikogo, kto prowadzi program substytucyjny z wykorzystaniem metadonu, nie powoduje powstania takiego mechanizmu niemalże niewolniczego. No, przychodzę, dostaję ten metadon, wychodzę i tak w kółko. Korzystanie z recept jest chyba rzeczą bardziej naturalną i właściwie dotyczy każdej osoby, która jest leczona farmakologicznie, przyjmuje recept od lekarza. To też nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie, bo również pacjenci mówią, że lepiej się dzięki temu czują. Teraz tak, bardzo istotne pytanie z punktu widzenia realizacji, nie wiem, implementowania tego leczenia w innych poradach. Czy takie leczenie można realizować w oparciu o istniejące procedury udzielania świadczeń? Oczywiście, że tak.
to leczenie nie spełnia kryteriów leczenia substytucyjnego i de facto takim nie jest. Oczywiście można prowadzić je tak, żeby przypominało leczenie substytucyjne. Natomiast te procedury i produkty lecznicze przewidziane dla poradni leczenia uzależnień w zupełności wystarczają, ażeby to leczenie prowadzić. Bo z tych produktów potrzebna nam jest porada diagnostyczna i porada kolejna lekarza psychiatry i specjalisty terapii uzależnień. Sesja psychoterapii indywidualnej prowadzona przez specjalistę i grupowej, tu może prowadzić i specjalista i instruktor. Czyli ten arsenał, który każda poradnia ma w swoim rynku, jeśli ma kontakt z narodowym. Jeszcze dwa słowa o problemach i szybko przejdę do konkluzji. Ograniczenia, problemy są takie. My zmierzaliśmy w niektórych okresach, mimo że nie było jakiegoś permanentnego, wielkiego zainteresowania udziałem w tym leczeniu, to były takie okresy, że ono było zwiększone. I zmierzaliśmy do tego, żeby końcowo poradnia mogła w Krakowie nie jest wielką placówką. Zmierzaliśmy do tego, żeby lepiej ograniczyć od liczby osób będących na podtrzymaniu. Również to wiąże się z ograniczonością kontraktu i z udzielaniem innych świadczeń przez placówkę. Ale czasem ta atmosfera była, jak tutaj napisałem, żywcem wyjęta z takiego miejsca gdzieś pod programem metadonowym, gdzie się spotykają ludzie i właściwie indukują się nawzajem zupełnie niepotrzebnie, a wielu z nich przyszło na to leczenie po to, żeby właśnie tego uniknąć, tej indukcji, którą prowadzi taki codzienny program metadonowy. Handel lekiem, mimo względnie niskiej wartości czarno-rynkowej Gumondolu, no bo tu jest stuprocentowa odpłatność, to i tak zdarzały się i zdarzają przypadki sprzedawania, ale nie jest to jakiś większy problem. Oczywiście problemy pacjentów to tak jak w przypadku wykorzystania metadonu, nadużywających różnych substancji, no ten lek jest związany z uzależnieniem od opioidów. Koszty, to już o tym Państwu wspomniałem. Pacjenci o złych warunkach, którzy żyją w złych warunkach socjalno-materialnych, którzy mają kłopoty z utrzymaniem pewnego rytmu nadanego przez to leczenie. A czasem mieliśmy okresowe kłopoty z zaopatrzeniem latek w ten lek. Była prawdziwa panika. Konkluzje. Do leczenia z wykorzystaniem Gumondolu częściej zgłaszają się osoby dorosłe, osoby starsze. Te osoby uczniują się także w leczeniu. Zastanawiam się, o czym jeszcze tutaj mówiłem. Myślę, że ważnym spostrzeżeniem jest to, że jednak tego typu leczenie może być realizowane właściwie w każdej poradni leczenia uzależnień. To ma ogromny wpływ na to, jak mogłyby wyglądać poradnie leczenia uzależnień w małych miejscowościach, gdzie marzeniem śniadań głowy jest zrobienie programu substytucyjnego z pielęgniarką, z miejscem do przechowywania metadonu i tak dalej, tymi wszystkimi akcesoriami, których nikt nie zakupi i programem, którego nie będzie nikt uruchamiał dla piątki pacjentów, a są takie miejsca w Polsce, że właśnie tak jest. Dziękuję za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to... Dziękuję. Ja myślę, że do pytań przejdziemy po wypowiedzi pana profesora, którego zapraszam teraz na mównicę, ponieważ przewidzieliśmy czas też na dyskusję, a myślę, że tutaj dużo pada informacji, które dają tylko jedną refleksję, że cały czas jest dużo do zmienienia i warto, żebyśmy później o tym porozmawiali. Natomiast w tej chwili chciałabym
chciałabym przejść do tematu uruchomienia programu metadonowego w Gdańsku. Chciałabym przypomnieć, że walka o uruchomienie tego programu trwała ponad 10 lat. Zabiegało o ten program mnóstwo organizacji pozarządowych, były prowadzone liczne dyskusje, spotkania z władzami miasta. I chciałabym pana poprosić, gdyby pan mógł opowiedzieć nam na początku, jak wygląda w tej chwili sytuacja, ponieważ program istnieje bardzo krótko i długo trwało jego uruchomienie. Proszę państwa, oczywiście teraz się skupię odnieść do tego, o co mnie tutaj poproszono. Ja chciałbym tylko wcześniej powiedzieć o paru rzeczach takich związanych z poprzednim referatem. My długo finansujemy w programie i stosujemy też w postaci trustów, transfertów. Myślę, jako jedyny program w Polsce, który to wykonuje. I dobrym skutkiem, znaczy wskazania do tego są różne. Między innymi nietolerancja metadonu niektórych osób, które mają zaburzenia z przewodem pokarmowym. Ale przepraszam, trochę się pan mówi o programie w Bydgoszczy, nie o Gdańsku, prawda? Wie pani, ten program na razie to jest bydgoszko-gdański. Mhm. I trudno go rozdzielić i za chwileczkę o tym też powiem. I teraz chciałbym powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo podawania buprenorfiny. To taki lek rzeczywiście jest pozornie bezpieczny, natomiast pamiętam w swojej praktyki dwa bardzo poważne przypadki przy leczeniu buprenorfiną, w których niestety zaburzenia oddechowe po buprenorfinie były bardzo poważne. I no, mogę powiedzieć tylko tyle ze względów praktycznych, że jeżeli ktoś jest leczony buprenorfiną i są kliniczne wyznaczniki tego, że są zaburzenia oddechowe, od razu kierować na oddział intensywnej terapii, dlatego że bardzo trudno się podaje leczeniu farmakologicznemu. Trzeba to szybko rozpoznać, pacjenta odpowiednio poprowadzić. I jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o tą pirogenność, o której tutaj pan mówił. Myślę, że częściowo te wyniki, te obserwacje dotyczące pirogenności wynikają z tego, że pacjenci podawali sobie sami nieoczyszczony preparat i po prostu z tego wynikały te problemy. Znaczy ta buprenorfina ma mniejsze możliwości takich działań. Proszę państwa, prawda, chciałem powiedzieć na początek o jakie są cele programów, jak to powinno prawidłowo wyglądać, natomiast oczywiście, skoro jest takie zainteresowanie, to chciałem powiedzieć, mogę powiedzieć o historii, która jest niedługa w sensie naszej tej aktywności. Myśmy w Bydgoszczu mieli program. Po dwóch latach wielkich starań walki z różnymi instytucjami, z NZ-em i zaczęli się zgłaszać pacjenci. Część pacjentów jest z Pomorskiego. Ja też poprzez to, że od 2005 roku pracuję w programie sytuacyjnym w Świeciu i na oddziale detoksykacyjnym. Znam pacjentów, bardzo wielu pacjentów z Pomorza, z Pomorskiego, którzy no, znam ich osobiście. Detoksykowałem na oddziale w Świeciu. Trafiali do tego programu, który tam powstał w 2005 roku. Także przewinęło się bardzo dużo osób. I pewne rozeznanie dotyczące takiego zapotrzebowania, jeżeli chodzi o ten teren, znam. Poza tym, co ciekawe, jeśli chodzi o ten pomorski, no, przez jakiś czas wydawało mi się, że ta populacja osób uzależnionych od opioidów, no to tak aż starsza populacja, która uzależniła się wcześniej, ale proszę państwa, właśnie z Pomorskiego trafiają do mnie pacjenci, którzy są uzależnieni od niedawna. I młodzi pacjenci, tak? Młodzi pacjenci mają 18, 19, 20 lat i historia ich problematycznego wydania tych narkotyków i uzależnienia nie jest długa, ale są
część tych osób jest bardzo silnie uzależniona. Także ciekawe jest to, że to, w ten sposób to się rozwija i że po prostu tworzy się nowa populacja młodych pacjentów uzależnionych od opioidów. To jest niestety też, myślę, poważny problem. No ale skoro przyjeżdżali pacjenci właśnie z Pomorskiego i ogromnym problemem jest jeżdżenie 200, nawet 160 km do Świecia na przykład, z przysiadkami, to nawet nie ma stacji kolejowej, czy do Bydgoszczy, no postanowiliśmy tutaj tym pacjentom pomóc. No i założyć poradnie Gdańsk. Tą poradnię Gdańsk po prostu tutaj już w lokalu, ja jeszcze w październiku, jak rozmawiałem z panią dyrektor Bukowską i z panem profesorem Siłkowskim, byliśmy na takiej konferencji dotyczącej uzależnień w Warszawie, powiedziałem, ja w przyszłym miesiącu będę przyjmował pacjentów w Gdańsku. Takie postanowienie podjąłem, bo wobec przedstawiciela Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, tutaj z panem Hermastem też rozmawiałem na ten temat wielokrotnie. Wspólnie próbowaliśmy szukać pomieszczeń. Problem jest jeszcze taki bardzo społeczny, istotny, że mimo tego, że tam znajdowaliśmy jakieś miejsca, które by się nadawały, no to poradnie tego typu, spełniając wymogi, no to jak się dogadywano o tym, że to właśnie będzie leczenie substytucyjne i tam przychodziły osoby uzależnione, no to odmawiano tego, żeby tam się zainstalować. Udało się w końcu. Podpisaliśmy umowę. Ja mówiłem, że będę przyjmował od listopada, że przyjmował już w ostatnim tygodniu października pacjentów. W międzyczasie załatwialiśmy zgody. Napisałem prośbę do Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii o to, żeby pozwolili nam rozszerzyć działalność na Pomorskie. Taką zgodę zwrotnie dostałem. A następnie przystąpiliśmy do normalnej procedury konkursowej, czyli złożyliśmy wniosek do Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Zresztą biuro nam w tej zgodzie poprosiło, żebyśmy przystąpili do takiej procedury, żebyśmy mogli rozpocząć oddzielny program substytucyjny w Pomorskim. No i przystąpiliśmy i już jakieś doświadczenie w tym mamy, dostaliśmy zgodę. Tam przystąpiły 4 podmioty do tego konkursu. 2 uzyskały zgodę. Wiem, że jeden podmiot z Pomorskiego też przystąpił, ale z tego są takich moich nieoficjalnych informacji, ale jakiejś zgody nie uzyskał. No i proszę Państwa, mamy ekipę taką osób, które jest certyfikowana i dojeżdżamy do tego Gdańska. Póki co 3 razy w tygodniu staramy się tych pacjentów obsługiwać, przy czym w związku z tym, że to jest program bydgoszczo-gdański, ci pacjenci tak naprawdę zgłaszali się do nas w Bydgoszczy. Pacjentów prowadzimy ze środków NFZ-u z Kujawsko-Pomorskiego. Oczywiście te środki są takie, jakie przyznano, uważam, są niewystarczające. Ja mogę powiedzieć tylko w ten sposób, że w tej chwili na listopad wczoraj liczyliśmy, przekroczyliśmy 350-360% miesięcznego kontraktu. Natomiast z naszych przewidywań, bo ja, proszę Państwa, od momentu, kiedy tam zacząłem przyjmować to zainteresowanie, oczywiście
naszych pacjentów do takiego leczenia poprzez to, co się zgłaszają, wzrosło. Myślę, że przewidywane przekroczenie tego kontraktu w stosunku miesięcznym na miesiąc w grudniu to będzie w granicach 45%. Czyli to są tego typu tutaj liczby i no, warto w ogóle się nad tym pochylić trochę, dlatego że myślę, że Pomorskie jest bardzo zaniedbanym regionem pod tym względem. To ja po prostu na co dzień. To znaczy, chciałbym powiedzieć coś takiego, że myślę, że warto skupić się w bardzo dużym stopniu na edukacji i na tym, żeby po prostu osoby, które zajmują się osobami uzależnionymi, zdały sobie sprawę z tego, że mają do czynienia naprawdę z ciężką, nieuleczalną chorobą. I jeżeli nie będzie takiego punktu wyjścia, to żadna ideologia tutaj nie pomoże. Bo ideologia państwa jest niszcząca jako taka, prawda? Lepiej się skupić na tym, co można zrobić. I na tym, co, jakie są realne skutki. No, realne skutki, proszę Państwa, są takie. Ja znam tych pacjentów naprawdę od lat i wielu pacjentów pomorskich po prostu się nie doczekało tego, żeby być leczony. I jest to problem oczywiście osobisty, tak? Bo oni nie żyją, ewentualnie tych rodzin. Natomiast ten problem jest oczywiście szerszy, dlatego że jest brak leczenia, powoduje ogromne skutki, ogromne koszty społeczne w postaci tego, że z tych danych, które znam, akurat w Pomorskim też sprawa epidemiologii HIV jest tutaj istotna i z takich danych, które otrzymałem, to jest przodujący region Polski. Zatem, proszę Państwa, wychodząc od takiej podstawy, że to jest ciężka choroba, że jest to choroba nieuleczalna, natomiast można ją w jakiś sposób kontrolować, możemy dopiero próbować w jakiś sposób racjonalnie podejść do tego problemu. Udowadnianie, że taka osoba może siłą woli, czy w jakiś sposób poprzez takie oddziaływania typowo tylko psychoterapeutyczne wyjść z takiego problemu, to jest z mojej obserwacji i z mojej wiedzy popartej studiami literatury światowej nieodpowiedzialna i szkodliwa. To znaczy należy podejść do tego racjonalnie, podejść do tego oczywiście pierwsze, ja jestem lekarzem i taka pierwsza płaszczyzna to oczywiście podejście medyczne i trzeba pomóc tym pacjentom, to jest możliwe. Natomiast takiej szerszej perspektywy po prostu się opłaca ich leczyć. Po prostu opłaca się nam wszystkim leczyć, podatnikom się opłaca się leczyć pacjentów. Dlatego, że ci pacjenci zaczynają wracać do normalnego funkcjonowania. I to jest właśnie ten cel programów substytucyjnych. Jeszcze raz wrócę do pewnych zdarzeń, które były w tym programie. Natomiast my zapominamy jeszcze tutaj takiej sprawie pacjentów, których my mamy w programie bydgoskowo-gdańskim, a mianowicie pacjentów uzależnionych jatrogenem. I to jest taka grupa pacjentów, którą też znam, bo kilkuś lat konsultuję pacjentów w Radiu Leczenia Bólu. I tam są pacjenci, którzy spełniają się te kryteria uzależnienia od opioidów. I takich pacjentów też nasza poradnia leczy. Się w ten sposób
w jakiś sposób specjalizujemy. Celem programu jest kontrola zachowań niezgodnych i opieka ogólnopsychiatryczna, ekonomedyczna. Tutaj bardzo istotny problem, który uważam, że należy przyszłościowo na niego bardzo mocno zwrócić uwagę, mianowicie program substytucyjny to nie jest wydawanie leku. Program tego substytucyjnego. Bez takiego podejścia ogólnopsychiatrycznego ci pacjenci nie będą prawidłowo funkcjonować na substytucji. I ogromna, myślę, większość tych pacjentów, 60-70% tych pacjentów wymaga leczenia wspomagającego innymi lekami. Tak jak lek substytucyjny jest zagwarantowany za darmo w leczeniu pacjentów w programie, tak to leczenie inne już nie. I to jest bardzo poważny problem, bo ja dyskutuję z pacjentami, czy ich stać na leki, prawda? Bo bardzo często ci pacjenci mają zaburzenia w kierunku nastroju, depresję. Część pacjentów ma też zaburzenia psychotyczne. To wszystko należy leczyć, tak? Nie można niestety, znaczy jeżeli rozpoznam depresję, to oczywiście może dostać częściową refundację, ale dla niektórych wydanie tych 10 czy 20 zł, nawet przy tanim leczeniu jest problemem. Zatem ta opieka ogólnopsychiatryczna i ogólnomedyczna jest bardzo istotna. Ogromna ważna jest współpraca z zakaźnikami. Bez tej współpracy też nie można prawidłowo prowadzić tych pacjentów, zwłaszcza że przyjmowanie leków zdrowiowych bardzo istotnie wpływa także na farmakoterapię leków. I proszę Państwa, mówiliśmy tutaj o lekach substytucyjnych. Rzeczywiście najbardziej rozpowszechniony w Polsce jest metadon, który stabilizuje mózgowe szlaki nagrody i zmniejsza ten, tak może nie najlepiej nazwany, heroinowy albo opioidowy. Ale można stosować, pamiętajmy, że można stosować także inne leki, tam czyli buprenorfiny. Można stosować także w niektórych przypadkach inne opioidy. Mamy takie pojedyncze przypadki, że musimy stosować inne leki. Stosujemy ten tam, dlatego że żaden z zadań, przykład plaska, to jest takie narzędzia mamy, no niedawno, prawda, ale możemy tak robić niedawno w ten sposób, że stosować. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewne takie przyszłościowe działania, takie, które też próbujemy tutaj wdrożyć. Podawanie leków w postaci plastru jest bardzo dobre, jeśli chodzi o kontrolę pacjentów. Oczywiście to jest dobrze, ale możemy kontrolować pacjentów, to tak. Jeżeli wydajemy pacjentowi, naklejamy plaster w poradni i on przyjdzie za 4 dni, żeby ten nakleić następny plaster, zrobić ten, to mamy pewną kontrolę. Mamy kontrolę nad tym, że on ten, po pierwsze dostaje ten lek, że ten lek jest uwalniany we właściwej ilości i przynosi na ten plaster. Wiemy, czy z tym plaster coś robi, czy nie. Tak? Czy na przykład nie wygotowywał sobie tego plastra i nie było wstrzyknąć substancji, co też się pacjentów zdarzało. Myślę, że to jest sprawa taka przyszłościowa w ogóle leczenia substytucyjnego. Właśnie tego typu podawanie, stałe podawanie leków i kontrola tego podawania. I teraz, no jakie są tutaj ataki na terapię substytucyjną, które te ataki oczywiście dotyczą także nas jako prowadzących tego pacjentów. Pierwsze jest to, atak polega na tym, że to coś nie jest oparte na abstynencji. Proszę Państwa, to jest właśnie to, co
mówiłem wcześniej. Jest to problem rozumienia choroby. Abstynencja jest właściwie możliwa tylko wyjątkowo i prawdopodobnie w tej grupy pacjentów, która nadużywała substancji psychoaktywnej, a nie była uzależniona. Bo nadużywanie substancji, używanie szkodliwych substancji psychoaktywnych to nie znaczy jeszcze uzależnienie. Czyli można nie spełniać warunków uzależnienia i z tego powodu dla takiej osoby, czyli abstynencja może być dobra. Natomiast osoba uzależniona, zwłaszcza jeżeli chodzi o opioidy, jeżeli spełnia te kryteria uzależnienia, to utrzymywanie jej abstynencji jest po prostu uważam błędne. Błędne w sztuce. Błędny pogląd też osób tutaj atakujących jest taki, że jest to proces zastosowania jednego środka psychoaktywnego innym. To też nieprawda, dlatego że jeżeli chodzi o metadon i buprenorfiny, one są wyselekcjonowane do takiego leczenia z powodu tego, że mają takie właściwości farmakokinetyczne, a nie inne. I oczywiście kwalifikowanie pacjentów do leczenia metadonem i buprenorfiną albo buprenorfiną jest bardzo istotne. Powinien to bardzo skutecznie lekarz. I rzeczywiście bywa tak, że po terapii metadonem prawidłowo prowadzonej można prowadzić w pewnym momencie buprenorfinę, może jeszcze do tego dnia. Krytyka programu, że są zbyt mało rygorystyczne. I to jest następny bardzo poważny argument oponentów leczenia substytucyjnego. Proszę Państwa, uważam, że tutaj rygoryzm, zbyt duży rygoryzm powoduje odwrotny skutek. Myślę, że tutaj fałszerek problemów jest praktycznie, między innymi na przykład dobieranie benzodiazepin u tych pacjentów. Myślę, że lepiej rzeczywiście z tymi pacjentami to próbować ten problem uchwycić i próbować kontrolować podawanie tych benzodiazepin, przechodzić na inne benzodiazepiny, a nie karać pacjentów wrzuceniem programu za to, że te benzodiazepiny dobierają. Ta zbyt rygorystyczna polityka nie prowadzi do leczenia. Ciągle należy pamiętać, wracamy do początku, ci pacjenci są bardzo ciężko chorzy. Tak? I to, że oni kompulsywnie pobierają substancje, to jest niestety wpisane w chorobę. I należy się z tym pogodzić i należy szukać sposobów, żeby ci pacjenci w ten sposób tych substancji nie pobierali. Między innymi oczywiście bardzo ważną sprawą jest tutaj podawanie właściwej, dobieranie właściwej dawki leku substytucyjnego, czyli żeby oni byli leczeni w pewnym komforcie. I teraz następna krytyka to krytyka ulegania presji pacjentów dotycząca przyjmowania środków psychoaktywnych, to znaczy, że oni taką presję na lekarzach i terapeutach wywierają. Krytyka tego, że zbyt łatwe jest zwiększenie dawki środka substytucyjnego, że jest brak zachęcania do uczestnictwa psychoterapii, brak zachęcania pacjentów do podjęcia pracy. Myślę, że te działania tego typu absolutnie są do realizacji w dobrym programie substytucyjnym, a mianowicie można stworzyć odpowiednie, należy stworzyć odpowiednie wspierające działania dotyczące psychoterapii i działania wspierające dążenie pacjenta do podjęcia pracy. No i teraz cechy takich dobrych programów substytucyjnych, czyli taki program powinien spełniać wymóg przyjmowania dostępnych dawek leku pod kontrolą programu, to na pewno. I to, co mówiłem, takim sposobem, który to ułatwi, byłoby podawanie jest podawanie, w części pacjentów to bardzo dobrze się spełnia podawanie w postaci plastra. Nie może wynoszenia substytutów na zewnątrz i odsprzedawania. No jeżeli mamy tak
na przykład taster, tak, to tylko go odsprzedać, jest przyklejony. A jeżeli cokolwiek będzie z nim robione, to łatwo to sprawdzić. Dlatego, że jak pas przychodzi z powodem, to musi ten taster być zdjęty, tak? A jeżeli był zdjęty przez niego i na przykład wygotowany, to oczywiście byłoby zdjęty, tak? A jeżeli, czyli jest to jakaś konsola. Następną sprawą jest regularne testowanie i przyjmowanie substancji psychoaktywnych. To przeciwdziała. Nie chodzi tutaj, proszę Państwa, o to, żeby karać tych pacjentów za to, że oni tę substancję dobrali, tylko żeby był to powód, pretekst do tego, żeby z tymi pacjentami na ten temat porozmawiać i próbować wyjść z tego problemu. Oczywiście należy nakłaniać pacjentów do stałego zatrudnienia i w jakiś sposób nagradzać pacjentów za to, że te zatrudnienie legalne zdobyli. To znaczy, oni muszą czuć to, że dzięki temu, że pracują, stają się bardziej partnerami i podawanie tych lęków może być na dłużej. Oczywiście należy nakłaniać pacjentów do takiego udziału w programach psychoterapeutycznych, motywowanie do przebudowy swojego życia, nakłanianie do nieużywania substancji nielegalnych. No i należy też rozmawiać z pacjentem, jakie są cele terapeutyczne. Tym celem terapeutycznym długoterminowym dla tego pacjenta powinno być uwolnienie się od tej poradni w tym sensie, że żeby nie czuł się tam uwiązany, czyli wyznaczenie takiego celu, że w pewnym momencie jednak jakiś ten model 10 lat się na tym przestanie przyjmować środek substancyjny i będzie mógł funkcjonować bez tego środka. I oczywiście takim celem przejściowy może być przejście z jednego leku na drugi lek. Czyli takie znaczenie odległego wyzerowania, jak to pacjenci też mówią, i przejścia z jednego leku na drugi. Oczywiście pacjentów też motywować można do zmniejszania zachowania tym, że u osób HCV-dodatnich, nie wiem dlaczego tak jest do końca, może rozmawiałem na temat tego ze specjalistami. W programy, które prowadzą leczenie HCV jako jeden z elementów wyliczających, no mają w tych regułach wpisane przyjmowanie metadonu. Czyli przyjmowanie metadonu wyklucza tych pacjentów z leczenia takiego nowoczesnego giremii choroby, wirusowego zapewnienia typu C, co niestety dla części pacjentów jest bardzo obciążające psychicznie. Ta choroba jest postępująca i stan somatyczny się pogarsza, oni nie mogą dostać niczego do domu. Rozmawiałem tutaj naprawdę z osobami, które te programy prowadzą, ale do tej pory właśnie w ten sposób to jest ustawione. I na pewno motywacją do tego, żeby zmniejszać tą dawkę, jest także, może być także, można nawiązać współpracę, kontakt terapeutyczny z pacjentami, którzy mają taki wyznaczony cel także ratowania się z powodu tego, by wejścia na taki program leczenia. A tutaj, proszę Państwa, czy tak powiem, spontaniczność pacjentów, którzy pomagali nam w uruchomieniu tego poradni w obrębie właśnie Gdańsku, na Arkońskiej. Pacjenci, to taka nasza pani Gabrysia, która jest oddana pacjentom, bardzo tutaj próbowaliśmy działać. I tworzą oczywiście też takie grupy terapeutyczne, mogę powiedzieć, spróbowaliśmy w tym krótkim czasie robić coś takiego, że pacjenci raz na 3-4 tygodnie są zapraszani, to nie jest tak, że mają wymóg, ale są zapraszani na to,
do takiego spotkania się jakby pomiędzy tymi dwoma grupami. Tak? Ta grupa oczywiście początkowo była tylko Bydgoska, ale tych osób pomorskich, z pomorskiego, ale w tej chwili pacjenci mają już metodę w Gdańsku, mogą w bardzo dobrej lokalizacji, mogą bardzo łatwo dojechać i tak powiem, nie ma takiej konieczności, ale spotykają się tutaj z tymi pacjentami w ramach takich działań oddziału terapeutycznych w Bydgoszczy i teraz spontanicznie, naprawdę tutaj nie było żadnego nacisku ze strony terapeutów. Pacjenci sami zdecydowali, że oni będą teraz w ten sposób, że raz pacjenci ci z Gdańska będą mieszkali do Bydgoszczy na takie spotkanie, a raz ci pacjenci z Bydgoszczy będą mieszkali do Gdańska. Tak? Tutaj to działanie terapeutyczne i takie taka istotne jest dostępność do terapeuty i do lekarzy. Bardzo istotne. To znaczy, dlatego, żeby program subsydyjny w ogóle funkcjonował właściwie, nie może być w ten sposób, że pacjent ma dostęp do lekarza raz na ile miesięcy, a w międzyczasie mu nic nie wiadomo. Tak? Ma wydawany środek subsydyjny i robi zero. Taki program niestety, takie oddziaływania powodują to, że ten program nie będzie funkcjonował wspólnie, nie będzie dobrze funkcjonował dla pacjenta. Pacjent powinien mieć dostęp do lekarza i do terapeuty właściwie tak na życzenie. To wtedy dopiero to będzie funkcjonowało właściwie. Tak? Leczenie substancyjne polega na wydawaniu środka substancyjnego. Tak? Wtedy, kiedy osoby, które się zajmują leczeniem substancyjnym, będą w ten sposób funkcjonować, to ataki osób, które przeciwko do leczeniu substancyjnemu po prostu są wtedy niewiarygodne. To znaczy wtedy, kiedy pacjenci, którzy czują tą opiekę i z którymi się nawiąże kontakt taki terapeutyczny, po prostu można ich prowadzić. No i ten program substytucyjny główną siedzibę ma w Bydgoszczy, na ulicy Rzeźniackiego. Ale zapraszam oczywiście do Gdańska na ulicę Alkośną, na 29A, które dzieje się dużo. Proszę Państwa, ja tam w krótkim czasie, ostatni tydzień października zacząłem przyjmować, jestem cały listopad, no ale już miałem przeróżne wydarzenia, że tak mówię, można powiedzieć, że tych razy nie można się nudzić. Mieliśmy policja dwóch razy. Dzisiaj tutaj do mnie w tej sprawie tych osób uzależnionych wyprowadzono na pacjenta w kajdankach z programu. No ale z drugiej strony, proszę Państwa, policja, dzięki temu, że policja się tam u nas pojawia, to jest też rodzaj reklamy dla informacji dotyczącej tego, że w ogóle że to leczenie substytucyjne tam funkcjonuje. I poza tym jest szansa na to, żeby też było policjantów, bo policjanci są niestety w Pomorskim wyedukowani przez terapeutów pomorskich. Oni mówią tymi słowami terapeuty. No ale to znaczy, że jest dla Państwa szansa, żeby wyedukować tych policjantów, jeżeli oni się pojawiają, to paradoksalnie dobra sytuacja. To oczywiście to jak najbardziej. Natomiast zrobią wam czarny PR. No myślę, że ten problem w Trójmieście jest bardzo poważny. Dlatego, że ja powiem tak, Przepraszam, że się wtrącę, ponieważ właśnie w tej chwili minął czas całej naszej sesji i ten temat jest bardzo interesujący dla nas wszystkich, tylko powinniśmy mieć teraz 15 minut przerwy i my jesteśmy skłonni tutaj zostać, tej przerwy nie robić. Tak, momencik. Także jeżeli Państwo są...
gotowi z nami zostać, to bardzo chętnie dalej porozmawiamy. Ja chętnie odpowiem na pytania w ramach moich zdolnych możliwości. Okej, bo jest też prośba taka, żeby każdy sobie mógł pójść i wziąć kawę i wrócić. To zróbmy sobie zamiast 15 minut przerwy, to zróbmy 5 minut przerwy. Dobrze? I wtedy się odniesiemy do wszystkiego. Dziękuję.